Dziękuję bardzo. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj los, a właściwie Matka Boża, Królowa Korony Polskiej, rzuciła nas w góry Ostre, bo tak się to nazywa. Ostre Twardorzeczka, dokładnie. Ostre Twardorzeczka, to jest niedaleko Żywca. Parafia Matki Bożej Różańcowej, no, około 1700 dusz. Co jest powodem tutaj? Ano uroczyste poświęcenie ogrodu różańcowego oraz figury Chrystusa Króla. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nie zabraniasz rzeźbienia ani malowania obrazów i posągów Twoich świętych, abyśmy spoglądając na nie oczyma ciała, rozważali w duchu i naśladowali w życiu ich czyny i świętość. Prosimy Cię, racz pobłogosławić tę figurę wykonaną na cześć i pamiątkę i uwielbienie jednorodzonego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako Króla nieba i ziemi, Króla Wszechświata, Króla Miłosierdzia i Króla Polski. Spraw, niech każdy, kto przed nią będzie się starał pokornie czcić jednorodzonego Syna Twojego jako naszego Króla z nieba, przez Jego zasługi i wstawiennictwo otrzyma od Ciebie łaskę za życia, a w przyszłości wieczną chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec i cały ogród różańcowy ustanowiony ku chwale Najświętszej Rodzicielki Twojej i spraw. Niech każdy, kto będzie go ze czcią i z pietyzmem serca odmawiał z uwagą i nabożeństwem, przez miłosierdzie Twoje będzie wolny od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Niech obfituje w dary Twej łaski i niech zasłuży na to, by w chwili śmierci sama Najświętsza Dziewica Maryja przedstawiła Ci go z pełnią dobrych uczynków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. No, chciałoby się zadać kilka pytań Edziowi, którego nie ma wśród nas żywych, ale on już posiadł wszelkie tajemnice i w jego zastępstwie rodzina. Proszę się przedstawić. Rodzina Edzia. Więc ja mam na imię Dawid i jestem synem Edwarda. Jest z nami też Mateusz, zięć. No i Jakub. Przyjaciel rodziny, bym powiedział. I pytanie pierwsze dotyczące wspomnienia właśnie Edzia. Na pewno obserwowaliście z boku, co zainspirowało ojca, że takie dzieło tutaj, można powiedzieć, no w dużej mierze sfinansował. No, głównym powodem, wiadomo, była jego wiara, którą zaszczepili już jego rodzice, która rozwijała się w jego sercu. Natomiast jakby takim przełomowym momentem, myślę, tak jak ja to pamiętam, wtedy jeszcze za sprawą mediów księdza profesora Tadeusza Guza, do którego odwiedził
w koło Zwierzyńca w Atenach roztoczy, czyli jakby w jego tam inicjatywie, którą on prowadził i budował. I ksiądz, jakby myślę, że ksiądz profesor był taką osobą, która spowodowała jego chęć do poszerzenia akcji 100 kapliczek na stulecie objawień Gwierzchowskich. Czyli taką ideą budowania, wpisania się w ideę wybudowania 150 kapliczek na 150-lecie objawień Gierszwałckich. Tak, to była jakby taka główna motywacja powstania kapliczki. I poświęcenie kapliczki Gierszwałckiej z figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej odbyła się też bardzo uroczyście w zeszłym roku. Rozumiem, że panowie byli sprawcami tego dzieła, czyli fizycznie pracowaliście tutaj. Tak, no jak tutaj wspomniał Dawid, inicjatorem był na tej naszej lokalnej ziemi był świętej pamięci pan Edward. No i ja znalazłem się jako przyjaciel rodziny w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i wspólnie własnymi siłami, nie tylko nas tutaj, którzy stoimy, ale i lokalni wykonawcy właśnie pomagaliśmy tworzyć to dzieło, budować to dzieło od samego początku. Oczywiście było, wszystko musiało być tak, jak świętej pamięci pan Edward sobie ułożył w głowie, więc prace były nie tyle ciężkie, bo dość szczegółowe, ale także właśnie musiały trzymać się planu tego, który pan Edward już miał w głowie ułożony. No przecież był panem prezesem. Prezes, kierownik, dyrektor, człowiek czynu. Więc wszyscy, że tak powiem, braliśmy udział w budowie i tak naprawdę też no, ksiądz proboszcz tutaj, rozmawialiśmy z nim, sobie pan Edward najwięcej o miejscu też, w którym miejscu właśnie tą kapliczkę, ta kapliczka ma zostać wybudowana i tak jak teraz tu możemy spojrzeć, została wybudowana chyba w najlepszym miejscu, przynajmniej moim skromnym zdaniem i nie tylko. Bo jedna jest jakby z prawej strony, druga z lewej i swoim zasięgiem praktycznie można ją zobaczyć z każdej strony, jak tutaj się dojeżdża do naszej parafii, więc miejsce idealne, wykonanie tym bardziej idealne, a plan perfekcyjny. No wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, tak samo na tej porannej mszy świętej, jak i teraz to suma chyba była, prawda? Jesteśmy pod wrażeniem kazania, homilii, wykładu księdza profesora Tadeusza Guza. I tutaj pięknie się wpisuje ta idea, że przecież przez ręce Matki Bożej Królowej Korony Polskiej do Chrystusa. I pięknie tutaj do Chrystusa Króla Polski. I pięknie tutaj odzwierciedla to przy kościele. Zaczyna się ogród różańcowy figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej Gierzchwałckiej, zwieńczona Chrystusem Królem Polski. Tak, no idea jest piękna, prawda? Maria na większości ze swoich obrazów zawsze wskazuje na Pana Jezusa. I tak właśnie jak będziemy przechodzili i odmawiali różaniec, tak od Marii dojdziemy do Chrystusa. Ale co bym chciał powiedzieć, co bym chciał tak uwypuklić i podkreślić, to, że my oczami namacalnie tu widzimy te figurki, te stacje, ale coś, czego nie możemy zobaczyć, a jest moją rzeczą ważniejszą, czy nawet najważniejszą, jest to, jakie łaski tutaj będą spływać. Nie tylko dla ludzi, którzy tu przyjdą i będą się modlić i oddawać cześć, ale szczególnie też dla całej parafii i dla całej naszej wspólnoty. Uważam, że to jest rzecz ponadprzeciętna, rzecz wyjątkowa i może nie widzimy teraz tych efektów na chwilę obecną, ale te młyny wolno mielą i podejrzewam, że te łaski na nas spłyną, zwłaszcza w takich czasach, a nie innych, w których żyjemy i wydaje mi się, że niedługo odczujemy na własnej skórze. I chcę może dopowiedzieć, bo aż się samo ciśnie na usta, że właśnie taką żertwą ofiarną stał się Edward. No jak najbardziej. No, pan Edward też miał taką rozmowę z naszym księdzem proboszczem, który mu powiedział, że nie wiem, czy mogę przekazać, że uważaj na co się porywasz i co się dzieje, bo ataki będą, prawda? No sytuacja i los i życie się potoczyło tak, jak się potoczyło. No i pan Edward no, jest tutaj, wydaje mi się, że nie za duże słowo, ale bym powiedział takim męczennikiem naszej sprawy tu lokalnej. A dosłownie to, co mówisz tutaj, no przecież zaczyna zmagać się deszcz teraz.
A teraz jeszcze zaczyna wzmagać się deszcz, także, który chce nam przeszkodzić. Ale dajemy radę. Zło działa. Zło działa, ale łaski Bożej jest zawsze więcej niż tego zła. No, bardzo serdecznie dziękujemy za tą inicjatywę tutaj na terenie w górach, bo to jest pierwsze takie dzieło w parafii, gdzie tutaj naprawdę na uwagę zasługuje figura Chrystusa Króla i figura Matki Bożej Królowej, bo Matka Boża jest przedstawiona na tronie, taka jaka się objawiała w Getrwałdzie 187 razy. W Getrwałdzie i nie ma na ręku, w pierwszych objawieniach czterech, miała na kolanach dzieciątko. Ale później objawiała się bez dzieciątka, na tronie, z regaliami królewskimi. I tutaj też to jakoś opatrznościowo zostało prowadzone, ponieważ ta idea jest dopełniona przez Chrystusa Króla. No gdyby ta figura Matki Bożej miała dzieciątko, jakoś ta idea byłaby bardzo skomplikowana w tym momencie, a tu się wszystko ładnie tłumaczy. Królowa Polski i hetmanka Oręża Polskiego. Tak jak dzisiaj ksiądz profesor wspomniał w słowach swoich homilii, że Chrystus i Maryja i nie ma innej drogi niż różaniec. No to, także tutaj te nasze małe lokalne wydarzenia są jakby... Zwizualizowane. Taką klamrą, tak. To jest takie zwizualizowanie tego właśnie, o czym mówił dzisiaj ksiądz profesor. No dla nas tu lokalnie to jest fantastyczna sprawa. Mi się wydaje, że na razie jeszcze jest cisza, ale będą jeszcze pisać, bo powiem tak żartobliwie, że jak się wspominało o naszej parafii Ostre Twarde Rzeczka, to wszyscy mówili, tam gdzie kościół jest różowy, bo mamy taką elewację właśnie wpadającą delikatnie w róż i wszyscy kojarzyli naszą parafię tylko z tego różu i pięknych widoków. A wydaje mi się, że teraz to, co tu się wydarzyło, przysłoni ten róż, nawet przysłoni te widoki i wszyscy właśnie będą mówili, że tu jest to miejsce, gdzie można właśnie wypraszać te łaski i te łaski będą spływać. Na te dzisiejsze parafia czasy. Parafia jest rozmodlona i ksiądz proboszcz jest prawdziwym katolickim kapłanem, więc nic tylko brać i czerpać. Bóg zapłać za dobre słowo, za wspomnienie Edzia. No i też życzymy samych łask Bożych, błogosławieństwa Bożego na resztę dni tutaj w parafii, bo czasy mamy iście niespokojne. Bóg zapłaci. Ja jeszcze chcę na sam koniec powiedzieć właśnie, że wspominając jeszcze raz świętej pamięci pana Edwarda, że to był, już kiedyś też wspominałem na jednym z wykładów, że pan Edward to był człowiek czynu. U niego nie trzeba było dwa razy mówić. To jest, jak to mówi święty Augustyn, wola Boża tu i teraz. Tu jest pomysł, była realizacja, od razu było wykonanie. Także, jak przystało na prezesa. Tak przystało na prezesa, tak jest. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Bóg zapłać. Kochani, wielkie Bóg zapłać za ten niezwykły akt, który, tak jak w Słowie Bożym podkreśliłem, jest ogromnej rangi historycznej. I zobaczycie, jakie on przebogate owoce przyniesie dla Kościoła Chrystusowego w Polsce i na świecie, bo wszystkie zwycięstwa ostatnich wieków w dziejach świata ludzi prawych, wolnych, bogobojnych i maryjnych dokonały się za pośrednictwem Różańca Świętego. I tak już będzie, kochani, aż do zakończenia historii świata i stworzenia, czyli do dnia ostatecznego, że różaniec to będzie tym orężem, dzięki któremu wszystkie dzieci Boga odniosą swoje czasowe, ziemskie, ludzkie zwycięstwo. I wszystkie wspólnoty, instytucje, państwa, tylko to, kochani, ma sens bytu, co jest zakorzenione, poświęcone, omodlone Przenajświętszym Różańcem. Dlatego niech Polska, nasz naród, ojczyzna, Kościół w Polsce, państwo polskie, samorządy polskie, Polonia rozsiana po wszystkich kontynentach, bądźmy bogaci, święci, Przenajświętszym Różańcem, bo tylko w tym znaku Chrystusa jako Króla i Maryi jako Królowej
jesteśmy w stanie odnieść królewskie, niebiańskie, wiekuiste zwycięstwo. I jeszcze raz wszystkim, kochani, na ręce księdza i ojca tutejszej wspólnoty waszej w tych pięknych Beskidach Żywieckich składam wszystkim, którzy poświęciliście swoje zdrowie, życie, czas i swoje dobra wszystkim stosownie do waszych zasług składam w imieniu nas tu zgromadzonych i w imieniu Kościoła najserdeczniejsze podziękowania. A naszego kochanego przyjaciela Edzia, brata we wierze, we krwi i w działaniu na rzecz Chrystusa Króla Polski i Matki Najświętszej jako Królowej i Świętego Różańca Chrystusowego i Matki Najświętszej, to niech aniołowie uniosą jego duszę i ducha do raju, jeżeli jeszcze tam nie jest. I wszystkich, kochani, wszystkie pokolenia narodu poświęcajmy, unośmy tym cudownym sztandarem różańcowym ku wyżynom nieba. Niech wszyscy z naszym kochanym przyjacielem i bratem Edziem Knapkiem odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was, kochani, na dalszą drogę do nieba błogosławi poprzez wstawnictwo Matki Najświętszej Królowej Różańca Świętej i Królowej Polski Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Najserdeczniejsze Bóg zapłać i najserdeczniejsze szczęść Boże. Bóg zapłać.